siemanko, tutaj Mariusz, rzadko się pojawiam, teraz się pojawiłem. To, co chcę powiedzieć, to są spostrzeżenia moje i to nie będą miłe słowa. Niemiłe dla tych debili, którzy zrobili ten regulamin, który tak drobnymi słowkami, że wkurwia po prostu. Nie? Dobra. Witthels zakażony, Treitinger zakażony, Schlierenzauer, Aschenwald zakażony i drużyna musiała iść na izolację. Pojechał to Kusamo, rezerwowy skład. Maksim Oczkin z Rosji zakażony, Rosjanie nie mogli wystąpić. W niedzielę przed kwalifikacjami dowiedział się o zakażeniu Sakala i drużynę do izolatki wysłali. A dodatkowo jeszcze uniemożliwili start Zografskiemu, bo trener jego został zakażony i też został zdjęty. I tutaj się nachodzi jedno słowo. Kurwa mać, to jest chore. Jeżeli zawodnik nie jest zakażony, no to powinien wystąpić. Nawet w kolarstwie było takie coś, że jak jedna osoba jest zakażona, to jest od razu odizolowana, reszta drużyny jechała. A pamiętajcie, że tutaj było tak, że w niedzielę po etapie był robiony test. Poniedziałek był jak tradycyjnie wolny, wtedy wyniki były. Jeżeli na przykład zbory, jeden był zakażony, to pięciu innych we wtorek normalnie ruszało tam do 13 etapu Tour de France. A tu w skokach, biegach i tak dalej, wszyscy out. Tam to izolatki najlepiej jeszcze kratami zajebać. Powinno być na przykładzie, kolarstwo już to pokazało, bo tam było mało zakażonych, były obostrzenia, ale było w taki sposób. Przecież jakby takie coś było w kolarstwie, no to ile? Jedna osoba by tylko jechała. I tutaj już się nasuwa jedną rzecz. Trener zakażony nie miał styczności z zawodnikiem, ale zawodnik już jest posadzony najlepiej ze przyspawanymi drzwiami do pokoju na 2 tygodnie. Tak jak w Australii. To jest jedna rzecz, że to powinni zmienić, bo za chwilę turniej 4 skocznika i codziennie będą skakać Roer, Mistrzostwa Świata, za chwilę Planica. Nie wyobrażam sobie tego. Tutaj za chwilę kryształową kulę może zdobyć Koreańczyk, bo będzie akurat zdrowy. Raz się pojawi i buch, i mo. Druga rzecz, która mi się tak nasunęła, którą powiedział nawet na antenie narciarstwa alpejskiego, że z byle błahego powodu mogą odwołać cały weekend Pucharu Świata. Nie tylko konkursów w skokach, ale ogólnie. I to jest właśnie takie coś, że osoba, która nie miała styczności z nikim, przykładowo stróż nocny, który jest samotny, przychodzi, pilnuje obiektu nocą, jest sam, siedzi w kanciapie, samotny, w zimnie czy tam w cieple. Nie ma styczności z zawodnikami, jedynie co ma styczność to ze swoją szybą, czy tam z monitorem. I się okazuje, że taka osoba jest zakażona koronawirusem, bo wynik testu dał pozytywny. I buch, zawody mogą być odwołane z tego powodu. Przecież to jest absurd, to jest porąbane, porąbane jak drzewa. Przyjedźcie sobie do Rybnika, to zobaczycie, wszystkie drzewa są wycięte, nie? I moim zdaniem jest takie coś, że jak tak dalej pójdzie, to się rozsypie, rozsypią się z drużyny. Przecież za chwilę rezerwowy skład, tam też będzie jeden zakażony, a może ten co narty szlifuje, nie zdezynfekował nartów jak należy i narty zostały zakażone i też drużyna pójdzie na izolatkę. No i kto w tej planicy by wystąpił? Wystąpiliby chyba, no nie wiem, sami by se skakali, założyliby na nogi narty i by se sami skakali. Tutaj mi się podobały koncepcje w kolarstwie i w żużlu, bo w żużlu też takie coś było. Był rezerwowy gość, tam z niższych lig brany był, ale jeżeli jedna osoba byłaby zakażona, a reszta nie, to reszta idzie na mecz, a ten gość dołącza. I moim takim zdaniem powinno być takie coś cały czas. Tak jak na przykład na Mistrzostwach Świata w lota, czy na Igrzyskach Olimpijskich. Może startować 4, ale masz w razie czego plus 2. I tutaj powinno też tak wyglądać. Wyjeżdżasz 6 zawodników,
powinno mieć się z tych dwóch dodatkowo, żeby chociaż jedna osoba byłaby zakażona, to w jego miejsce wskakuje ten rezerwowy. Ale dajcie spokój, żeby nie całą drużynę wtedy zdyskwalifikować. No bo to jest inaczej dyskwalifikacja drużyny. Bo jak można powiedzieć sobie, Czesi przyjechali sobie tylko na jeden konkurs, bo w drugim nie wystąpili, bo koronawirusa załapał Sakala. To jest nic innego jak dyskwalifikacja drużyny. Jeżeli Sakala miał koronawirusa, on powinien być odizolowany i względem regulaminu kolarskiego reszta drużyny powinna skakać. Jeżeli jest zdrowa, powinna skakać. Dobra, była tam też taka koncepcja chyba na Vuelcie Espania czy na Giro Italia, że jakby było dwóch albo trzech zakażonych, to wtedy drużyna jest wycofana, ale nie, że jeden zawodnik, albo co gorsza trener. Przecież nie jedzie zawodnik z trenerem, są też asystenci, więc oni też powinni pełnić rolę. Kiedyś było w Pucharze Świata tak, że został trener wyrzucony. Nie wiem, w którym to było roku. Rudek może to tam ten, bo mi takie coś chodzi po głowie. Nie wiem, czy to czasem nawet nie Poitner był. Że został wyrzucony od roli prowadzenia jako trener i za niego był asystent, który machał chorągiewką. Więc dla mnie to jest bardzo dziwne, że cała drużyna ma być wycofana z powodu tego, że tam zawodnik jeden był chory. Dobra, zawodnik chory, niech idzie na tą izolatkę, ale reszta jest zdrowa, to powinna skakać. A nie w taki sposób, żeby całą drużynę uwalić. Wtedy każdy będzie liczył straty. Jeszcze jedna rzecz to jest taka, że w regulaminie pisze, dobra, skaczą zawodnicy, na przykład co ostatnio było, Granerud, Eisenbichler, Kubacki, podium. I się okaże, że Eisenbichler miał koronawirusa, Granerud, Kubacki nie, ale niestety oni i drużyny Polski, Norwegii, izolatka 2 tygodnie. Też to jest w regulaminie, to jest chore, to jest naprawdę chore, żeby, dobra, Eisenbichler będzie zakażony, cała drużyna razem z Eisenbichlerem, nie umiem wypowiedzieć, bo to jest chujowe nazwisko, nie lubię typa. Eisenbichlera razem z drużyną Niemiec wysłać na izolację 2-tygodniową, ale niestety Kubacki i resztę reprezentacji Polski, Graneruda i resztę reprezentacji Norwegii także na izolatkę. Czy to jest normalne? Czy to jest uczciwe? Nie, dla mnie to chyba osoba, kurde, z ebolą pisała ten regulamin. Bo na pewno to nie była zdrowa osoba, która takie coś pisała. To czyściejszy papier, to ja mam w łazience. Dobra, kończę. West.